Po zwycięstwie nad Arką Gdynia GKS Katowice awansował do piłkarskiej ekstraklasy. Kibice już w nocy przywitali piłkarzy przed spotkiem, ale oficjalna feta rozpoczęła się o godzinie 17 w poniedziałek. Awans GKS-u zbiegł się w czasie z budową nowego miejskiego stadionu, który jednak ma być gotowy dopiero wiosną przyszłego roku. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj w Katowicach to zdanie powtarzano często. Na fetę przed spotkiem przyszły tłumy, a piłkarze przyjechali piętrowym autobusem. Oprawa godna zdobycia Mistrzostwa Polski, choć to tylko awans z drugiego na pierwszy poziom rozgrywek. Dla katowickiej Gieksy to najważniejsze wydarzenie w ciągu ostatnich 20 lat. Działacze klubu są przekonani, że do ekstraklasy nie trafiają na chwilę. Od którego momentu uwierzyłem, że Gieksa będzie w ekstraklasie? Z ubiegłego roku po derbach z Ruchem Chorzów. Ja nie chcę podzielić losu ubiegłorocznych drużyn, które, jak wiemy, Ruchu czy ŁKS-u, które awansowały do ekstraklasy i po sezonie spadły. To byłaby sytuacja naprawdę fatalna. Ja chcę, żeby GKS Katowice zadomowił się w ekstraklasie na długie lata. Po ostatnim gwizdku w Gdyni stres był, bo zaliczka bramkowa niewielka. Jednak jeden gol wystarczył. Teraz GKS powalczy z najlepszymi, więc czas na przygotowania. Te zaczną się od rozmów. Z właścicielami klubu, z prezesem i ten kompleks jest bardzo potrzebny. Ja jestem gotowy, właściciele zawsze wiedzieli, że ja mam na wszystko zaplanowany czas. Tutaj wiadomo, że chodzi też o środki finansowe, to jest normalne. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to jesteśmy przygotowani. Właściciele się cieszą, ale liczą też na to, że znajdą się chętni do wsparcia klubu, który utrzymywany jest z budżetu miasta. Nowy stadion to są nowe perspektywy przede wszystkim sponsorskie i oczywiście teraz jest duża praca do wykonania, żeby poszukać jeszcze kogoś do tego, żeby do tego sukcesu GKS-u Katowice się dorzucił, a za tym idzie może i w przyszłości niedalekiej świętować Mistrzostwo Polski. Kibice liczą właśnie na miasto i z nadzieją patrzą na przyszły sezon. Wielkie miasto, zainteresowanie władz. Myślę, że damy radę spokojnie w tej ekstraklasie. Na razie czas świętowania, ale przed GKS-em trudne zadanie, bo właściwie co sezon któraś z drużyn, które awansowały do ekstraklasy, już po roku z niej spada. Tak jak w tym roku Ruch Chorzów i ŁKS Łódź.